Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Tematem dzisiejszego filmu jest kolejna afrykańska roślina, czyli Ammania senegalensis. Już sama nazwa wskazuje na pochodzenie tej rośliny. Ammania senegalensis występuje w Afryce tropikalnej, w Senegalu, Gambii, Etiopii i Egipcie. Łodyga dorasta do 70 cm. Na łodydze usadowione są naprzeciwlegle, krzyżowo, liście długości 4,5 cm i centymetra szerokości o kształcie od szeroko-eliptycznego z zaokrąglonymi wierzchołkami do wąsko-lancetowatych z ostrymi wierzchołkami. W zależności od oświetlenia liście są koloru od koniakowego do brązowo-czerwonego. Kolor koniakowy zapewne wymyśliła kobieta, a to po prostu jeden z odcieni brązu. Chyba że się z koniakiem przesadzi, to wtedy kolory mogą się pomieszać. W warunkach uprawy emersyjnej łodyga płoży się po podłożu, unosząc jedynie szczytową część. Kwiatostan w postaci wierzchotki składa się z 3-4 kwiatów małych, różowych, o 4 płatkach korony, na szypułkach długości 3-4 mm. W kwiatku są 4 pręciki i 1 słupek. Wierzchotka to taka forma kwiatostanu, gdzie kwiaty wyrastają na wierzchołkach rozgałęziających się osi. Gdy zaczyna wyrastać kwiat, oś kończy swój wzrost. Zaczynają natomiast w kącie listków rozwijać się boczne osie drugiego rzędu, znowu kończące się kwiatem. Wskutek tego w wierzchotce kwiaty zaczynają kwitnąć od środka kwiatostanu promieniście w kierunku jego obrzeży. Chyba najłatwiej kojarzoną wierzchotką jest kwiatostan wilczomlecza. Wierzchotka to też ładne imię dla dziewczynki. Ammania senegalensis jest rośliną ciepłolubną o wymaganiach termicznych między 22 a 28 stopni Celsjusza i wysokim zapotrzebowaniu na światło. Lubi średnio miękką wodę do 15 stopni niemieckich o pH 6,2 do 7,0. Nie jest wymagająca co do podłoża, jednak do dobrego wzrostu potrzeba jej nawożenia preparatami żelazowymi i dozowania dwutlenku węgla. Rozmnaża się przez odcinanie łodygi i sadzenie jej w podłożu. System korzeniowy jest dość słaby. Z pozostawionych starych części łodygi wypuszczają nowe pędy. Nowe rośliny można wyhodować też z nasion, które sieje się w płytkich naczyniach, podnosząc stopniowo poziom wody w miarę rozwijania się młodych roślinek. Najbardziej dekoracyjna w grupach, sadzona tarasowo. Sadzimy ją na drugim i trzecim planie. W zależności od poziomu wody w zbiorniku, ta ammania może mieć pionową lub poziomą formę wzrostu. Roślina ta może powodować wiele problemów w uprawie i wymaga dużej uwagi. Uzyskanie dobrego efektu dekoracyjnego jest bardzo trudne. Tempo wzrostu średnie. Kiedy roślina zacznie źle rosnąć, można jej pomóc przesadzając w inne miejsce i wkładając pod korzenie glinę. Roślina ta nie może być sadzona w miejscach zacienionych, ponieważ wymaga dużo, a nawet bardzo dużo światła. Thank you.
Trwają poszukiwania Mossarta. Od tygodnia nie było z nim kontaktu. Nikt nie wie, gdzie jest. Podobno szuka natchnienia.